dobre, Aleksandry. Ja chciałem tylko przypomnieć, Aleksandra na przesłuchaniach grała do akompaniamentu gitary w wykonaniu Mateusza Tkacza. Niestety Mateusz nie dojechał, stąd po prostu podkład. Opiekunem Oli jest pani Gabriela Szczygłowska. Zanim na scenie tutaj przed ołtarzem pojawił się zespół ekonomiczny Anioł Klinie, wiem, nie widzę, czy już idą gdzieś, są, zapraszam. Ja powiem, dlaczego laureaci nie dostają nagród. Nie dlatego, że jest kryzys, dostaną te nagrody, ale po koncercie. Po prostu cały czas rejestrujemy koncert. Jest takie marzenie organizatorów, że może uda się wydać płytę z tego koncertu. Stąd po prostu, żeby szybciej to wszystko przebiegało, nagrody zostaną i dyplomy rozdane po koncercie. Przed Państwem ekonomiczne aniołki zespołu szkół ekonomicznych w Radomsku w składzie Marina Baryła, Karolina Wielka, Katarzyna Tadeusiak i tytuł utworu Jakie światło nad Betlejem. Opiekunem zespołu jest pani Edyta Spędzik. Aniołki zajęły drugie miejsce ex aequo zespołem Impresji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, który niestety nie może dzisiaj wystąpić. A przygotowuje się do zastępu Sylwia Makowska i Karolina Derwisz. Zapraszam. Jakie światło nad Betlejem się rozchodzi, w środku nocy zagubione, świat ciemny.